I witam w drugim odcinku poświęconym Airbusowi A320 Family, czyli rodzina samolotów Airbus A320 w symulatorze Flight Gear. W poprzednim odcinku pokazaliśmy sobie ogólnie tutaj, jakie tutaj opcje oferuje ten samolot. Tak, tutaj przejrzeliśmy sobie całe to menu oraz powiedzieliśmy sobie trochę więcej o fly-by-wire i tych wszystkich tutaj trybach działania fly-by-wire. I powiedzieliśmy sobie też trochę o autopilocie i tych innych tutaj okienkach. Dzisiaj zaczniemy uruchamiać sobie ten samolot, powiedzmy tak, zgodnie z checklistą, ale jednocześnie będę się tutaj zatrzymywał trochę dłużej na pewnych podsystemach, też opowiadając trochę więcej o danym podsystemie, jeżeli będziemy tutaj coś uruchamiali. Także jestem tutaj uruchomiony na lotnisku w Warszawie. Przypominam też, że w poprzednim odcinku utworzyliśmy sobie plan lotu z Warszawy do Wrocławia i taki lot tutaj będę chciał wykonać tym samolotem. No ale tutaj po kolei, tak, jesteśmy w kokpicie, jest kokpit całkowicie wyłączony, wszystko jest wyłączone. No i pierwsze, co powinniśmy tutaj zrobić, to znaleźć panel górny z podpisem elektryka. Tak, tutaj mamy elek od Electric, czyli właśnie panel związany z elektryką w samolocie. I ja tu sobie zmienię kamerę, trójeczka mi zmieni kamerę na panel górny i zróbmy sobie zooma. I dokładnie na środku mamy panel związany z elektryką. Pierwsza rzecz, jaką powinniśmy zrobić, to właśnie sprawdzić poziom naładowania baterii. Tutaj mamy dwie baterie, BAT1 i BAT2. W tej chwili poziom tych baterii jest prawidłowy, wynosi 28, dokładnie 0,8 V, czyli mamy wystarczające napięcie, żeby nie podłączać zewnętrznego APU. Jeżeli napięcie byłoby mniejsze, byłoby mniej niż 25 V, to wtedy zalecane jest, czy też wymagane jest, żeby podpiąć zewnętrzne zasilanie. W takim stanie nie musiałbym tego robić, mógłbym też od razu uruchamiać APU. Ale pierwsze, co tutaj jeszcze należy zrobić, to oczywiście włączyć te baterie, bo teraz te baterie są wyłączone, mamy tylko podświetlenie co do napięcia tych baterii i włączamy baterię tutaj tymi dwoma przyciskami. Mamy włącznik pierwszej baterii. Teraz widzimy, że dopiero teraz podświetla nam się tutaj przycisk dla baterii drugiej. Pierwsza bateria jest włączona, więc nie mamy podświetlenia off, ale druga bateria jest wyłączona, do tego podświetla nam się off. Bo dopiero jakieś tam zasilanie zostało, tak, zapodane na te tutaj przełączniki. Trochę to dziwnie wygląda, ale tak tutaj to działa. I ogólnie w Airbusie jest taka filozofia tych przełączników, że gdy na przełączniku nic nie jest wyświetlone, to ogólnie dana tam funkcja pod tym przełącznikiem znaczy, że jest włączona, albo że działa automatycznie. Dopiero jeżeli coś klikniemy i podświetli się off, to wtedy jest wyłączone. Oczywiście są też pewne wyjątki, niektóre przyciski mają przycisk on, że trzeba wcisnąć i dopiero się podświetla on. I są też przyciski, które podświetlają on, ale na niebiesko, czyli to są takie tymczasowe funkcje, które są włączone tymczasowo, jeżeli są podświetlane na niebiesko. No i włączamy sobie teraz drugą baterię i teraz obie baterie są włączone. Jeżeli na przykład wyłączę pierwszą, to widzimy, że tak, off się teraz też podświetla, bo bateria druga działa i też tutaj utrzymuje podświetlenie tych przycisków. Tu możemy też zauważyć napis fault dla generatora pierwszego i generatora drugiego, ale w tej chwili nie musimy się tym przejmować. Fault oznacza ogólnie jakąś awarię, ale tak, jeżeli tam się podświetlają na przyciskach takie napisy, to oznacza awarię, ale w tym wypadku nie jest to związane z awarią, bo generatory pierwszy, jak i drugi będą nam działać, jeżeli będą uruchomione silniki główne samolotu. No i teraz włączę sobie zewnętrzne zasilanie, chociaż jak mówiłem, nie muszę tego robić, ponieważ mam wystarczającą ilość naładowanej baterii. Ale żeby sobie zobaczyć to wszystko, jak to działa, włączmy sobie tutaj z menu Ground Services. Najpierw musimy podłożyć klocki pod koła. I wróćmy jeszcze sobie widok zewnętrzny. O, tak, mamy tutaj klocki pod kołami i możemy tutaj tą opcją włączyć sobie zewnętrzne zasilanie, czyli podłącza nam się taki generatorek mały, który jest tutaj kablem podłączony do samolotu i w tej chwili, wracając do panelu,
Tak, widzimy, że podświetla nam się na zielono tutaj opcja, że jest dostępny, tak? Zewnętrzne zasilanie jest dostępne, available. I tu widzimy, że możemy, jak to sobie przełączamy, to jak włączymy tutaj zewnętrzne zasilanie, to podświetla nam się na zielono available. No i teraz wystarczy po prostu włączyć, tak, włączamy ten przycisk zewnętrznego zasilania. Widzimy, że tutaj samolot w pełni został zasilony. Podświetliło nam się tutaj więcej elementów lampek i pulpitu. Tak samo jak tutaj wejdziemy sobie na widok pulpitu, to widzimy też, że już nam się tutaj podświetlają ekrany. Gdyby jakiś ekran się nie podświetlał, to znaczy, że jest wyłączony, bo możemy go wyłączyć. Tutaj mamy pokrętła co do jasności i pozycja off. Tak, ekran wyłączony, ale domyślnie w tym samolocie te ekrany są wszystkie włączone, powinny być włączone, chyba że sobie sami tutaj zapiszemy sesję w taki sposób, że to będziemy sobie gasili. Ale tak, wszystkie ekrany mamy włączone w tej chwili. Tutaj zobaczmy sobie, na przykład możemy sobie też podświetlić tutaj ten panel tym pokrętłem. Ja sobie dam tu trochę jaśniej i podświetlę też, w ogóle włączę światła tutaj te białe, żeby podświetlało mi całą tutaj kabinę. Będzie trochę jaśniej. Dobrze, na razie tu okienko Ground Services sobie wyłączę i omówmy sobie może całym tutaj ten panel związany z elektryką. Jeżeli chodzi o ten dolny wyświetlacz, tu możemy zmieniać sobie wyświetlane informacje poprzez te przyciski. I to jak sobie zrobimy zbliżenie, tak, zobaczymy, że jest przycisk elek, czyli elektryka. Włączmy to sobie. Tak, i mamy tutaj taki diagram związany z elektryką w tym samolocie. Wróćmy sobie do panelu górnego, może dam na dół. Ogólnie jak to w samolotach tutaj takich dużych też liniowych, większość układów jest zdublowana, dlatego tutaj mamy też podwójny układ elektryczny w tym samolocie. Każdy układ elektryczny jest powiązany z silnikiem, bo to głównie silnik powoduje napędzanie, tak, wytwarzanie prądu, generowanie prądu. I tak od początku w silnikach mamy taki układ, tutaj jest podpisany skrótem IDG. To jest z angielskiego Integrated Drive Generator, czyli taki zintegrowany generator napędu. I on z kolei to jest tak, to jest taki mechanizm, to jest taki cały dosyć skomplikowany to mechanizm. Jego zadaniem jest utrzymywanie jakby tego generatora tutaj, utrzymywanie tego generatora w stałych prędkościach obrotowych, tak, dzięki czemu ten generator będzie mógł generować po prostu prąd, wytwarzać prąd o stałej częstotliwości. Ta częstotliwość tutaj to jest 400 Hz, tak samo jak to mamy podpisane dla generatora zewnętrznego. W tej chwili tutaj widzimy, jest to na bursztynowo zaznaczone, czyli gen 1, znaczy IDG 1, jak i IDG 2 nie działają, bo są wyłączone silniki, a tym samym gen 1 i gen 2 też nie działają, bo to jest jakby zintegrowany tutaj cały zespół do generowania prądu. Ale dalej, jeżeli to by działało, to gen 1 generowałby nam prąd na AC1. AC1 to jest magistrala prądu przemiennego i z kolei AC1 podawałoby prąd dalej na TR1, a TR to jest transformer rectifier, czyli po prostu transformator czy też prostownik, który nam przemienia ten prąd przemienny na prąd stały, czyli dalej jest podawane to na magistralę DC1, a DC1 to jest tak oznaczenie prądu stałego. I dalej DC1 tutaj widzimy zasila nam DC Essential i DC Bat, czyli baterie, a DC Essential to jest magistrala Essential, czyli taka kluczowa. Tak samo mamy AC Essential. Tu widzimy, że AC1 zasila AC Essential. To też jest magistrala kluczowa, tylko że prądu przemiennego, a DC Essential magistrala kluczowa prądu stałego. I te magistrale nazywają się właśnie kluczowymi, ponieważ są odpowiedzialne za zasilanie tutaj kluczowych elementów niezbędnych do tego, żeby ten samolot leciał i funkcjonował i żeby tutaj tak bezpiecznie wylądować. Też jest tutaj na przykład zapewnione tak zasilanie radia, komunikacji, czy też właśnie wszelkich tutaj niezbędnych instrumentów do kontroli lotu. No i tutaj ten układ jest z drugiej strony jakby zdublowany. Dla drugiego silnika mamy
IDG2, który z kolei tak powoduje, że generator drugi wytwarza prąd o stałej częstotliwości 400 Hz, następnie GEN2 zasila AC2, AC2 zasila TR2, TR2 zasila DC2. Tak, czyli to samo jest zdublowane co z lewej strony. W tej chwili, no, jak widzimy, GEN2 i GEN1 nie jest zasilany, tu nie mamy połączenia. Za to widzimy, że tak zewnętrzne źródło zasilania nam zasila tutaj zarówno AC1 jak AC2. Jest to tutaj połączone tymi strzałkami. I tutaj widzimy, że ten generator zewnętrzny ma napięcie 115 V i częstotliwość prądu 400 Hz. Tu na przykład jeszcze widzimy APU, generator APU. On nie jest teraz w ogóle włączony, więc jest tylko taka informacja, że no, mamy do dyspozycji APU, ale nie jest włączone. Tu mamy jeszcze informację o Essential Tier, czyli o transformatorze też kluczowym, i Emergency Generator, czyli taki generator awaryjny. Ale to sobie jeszcze zobaczymy za chwilę. Tu też widzimy, że bateria 1 i bateria 2 w tej chwili nie jest podłączona do układu w żaden sposób, czyli ani nie pobiera prądu z układu, ani nie zasila układu, więc baterie są rozłączone. I włączmy sobie w tej chwili APU, żeby też zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Żeby włączyć APU, tutaj mamy trochę niżej na panelu górnym podpis właśnie APU. APU to jest po prostu pomocnicza jednostka zasilająca. To jest po prostu silnik, który jest umieszczony w ogonie samolotu. Jak sobie możemy zobaczyć, no w tym samolocie, w tym modelu samolotu niestety nie zobaczymy tego dokładnie, ale to się znajduje tutaj dokładnie w rufowej części samolotu i tu powinniśmy to mniej więcej widzieć. Tu powinniśmy mieć taki, no, wydech spalinowy po prostu z tego silniczka APU. To jest oczywiście mniejszy silnik niż te silniki tutaj duże, zasilające, nadające ciąg samolotowi. No i żeby włączyć APU, najpierw wciskamy tutaj przycisk Master Switch. APU Gen nam się tu podświetla. Ja sobie to jeszcze włączę widok APU na tej karcie. No i tak, podświetlił nam się teraz napis Flap Open, czyli otwarta klapa. Tutaj nie są to klapy na skrzydłach, tu chodzi o klapę, która jest wbudowana w kadłub tam pod spodem w rufowej części. Po prostu jest otwierany wlot powietrza w kadłubie do tego APU, do tego silnika, żeby mógł zasysać po prostu silnik powietrze. I tego niestety chyba też tutaj tak nie uświadczymy. No, może dajmy taki widok. Tak, mniej więcej tutaj w tej części powinien się tutaj otworzyć właśnie taki wlot powietrza. Niestety ten tutaj kadłub tego samolotu nie oddaje tego. A szkoda, brakuje pewnych właśnie takich smaczków, takich elementów. Ale tak, klapy mamy otwarte. Tu widzimy, że mamy procentową skalę obrotów tego silnika, obrotów turbiny w tym silniku, i mamy też EGT, czyli temperaturę spalin do tego silnika APU. Tu widzimy, że APU gen jest wyłączony, czyli nie generuje nam prądu to APU. Tu mamy jeszcze zawór do zasilania systemu bleed. O tym sobie powiemy kiedy indziej, no, o całym tym systemie bleed, ale tutaj APU też może nam zasilać bleed. I dobrze, włączmy sobie APU, czyli teraz jak mamy master switch on, klapy są otwarte, dajemy tutaj start. Tu też widzimy, że światła są podświetlone tutaj tych przełączników na niebiesko i są to te wyjątkowe przyciski, kiedy to właśnie jest podświetlenie on. Tak, bo normalnie on, tak jak tutaj mieliśmy, tak, normalnie on oznacza, że nic nie jest wyświetlone. A tutaj jest ten wyjątek też, że tak przy tutaj external power niebieskie on oznacza podświetlenie. I tutaj widzimy, że silnik się rozkręca, tak, tutaj turbina zwiększa obroty. Mamy też wskaźnik temperatury spalin. Tutaj też dobrze są fajne odzwierciedlone odgłosy tego samolotu. Bardzo fajnie tutaj słychać właśnie, jak ten APU zaczyna się rozkręcać, tak samo silniki, czy w ogóle hydraulika, jak słychać, jak działa, także dźwięki są też bardzo fajnie tutaj odwzorowane. I widzimy, że na przykład APU gen jest teraz jakby dostępny, jest available, podświetlasz tutaj napis, i tak samo mamy tutaj na przycisku napisane available, czyli APU działa, jest rozkręcone i dostępne. Ale w tej chwili APU nie zasila nam jeszcze układu
elektrycznego. Tak, tu też widzimy, że wytwarza prąd o napięciu 115 V i częstotliwość 400 Hz. No i można powiedzieć, że o, tutaj mamy off, tak, czyli domyślnie APU, generator APU działa, jest włączony, jest on. Ja mogę dać tutaj off. Widzimy wtedy, że APU jest wyłączony, tutaj wskazania się zerują. Tak, teraz APU generator działa, ale do układu nie jest podłączony, dlatego że priorytetem ma, jest tutaj to zewnętrzne zasilanie. I dopóki to zewnętrzne zasilanie jest on, to APU nie będzie podłączone. Ale wyłączmy sobie teraz to zewnętrzne zasilanie. Tak, widzimy, że kliknęło i tutaj jest strzałeczka, która mówi, że teraz APU generator zasila nam układ elektryczny samolotu. Wróćmy sobie tutaj do okienka elektryki i tu też widzimy właśnie, że APU gen teraz jest podłączone i zasila nam magistralę prądu przemiennego AC1 jak i AC2. A to też dlatego, że właśnie jeszcze nam nie działają silniki. Tu też widzimy pewien błąd, dlatego że tu mamy procentowe zawsze wskazania też obciążenia generatorów. W tej chwili APU generator jest obciążony w jakiś sposób, no bo zasila ten całą tutaj prądem tą całą elektrykę, ale tutaj mamy wskazanie 0%. I tutaj niestety zawsze będzie 0%, czy to też dla gen 1 i dla gen 2 zobaczymy zawsze 0%. Niestety autorzy tutaj albo jest błąd jakiś, albo nie postarano się jeszcze o to, żeby tutaj rzeczywiście to obciążenie wskazywać. Żeby omówić tutaj więcej tych innych rzeczy, ja tutaj troszkę złamię zasadę uruchamiania tutaj samolotu z checklisty i na szybko uruchomię sobie silniki. Dam sobie ready for taxi. Ready for taxi spowoduje nam też wyłączenie APU. Tak, APU jest wyłączone. Ja jeszcze sobie włączę APU. Zanim się tutaj uruchomi APU, zobaczmy sobie jeszcze system elektryki. I teraz no, zobaczmy sobie, że widzimy, że silniki właśnie pracują i też tym samym generatory gen 1 jak i gen 2 też generują nam prąd. DG1 też już nie jest na czerwono, czy też działa. Tu mamy temperaturę dla tego IDG, samo jak i DG2, jest to teraz 25 stopni, więc temperatura jest w normie. APU nam się tutaj załączyło. No ale oczywiście też nie jest podłączone w tej chwili, bo generator jeden jak i drugi działa, więc to one mają teraz pierwszeństwo w zasilaniu AC1 jak i AC2. Tak samo włączenie tutaj external power też nie powoduje, żeby on zasilał nam AC1 albo AC2. Tak samo silniki mają, gen 1 i gen 2 z silników mają większe pierwszeństwo. No i też widzimy, że procentowe obciążenie generatorów jest na zero, co też jest no, tutaj błędem. Powinno tutaj być jakieś wskazanie, nie wiem, 20-30%. I zobaczmy, co się stanie, jak ja teraz wyłączę, tak, możemy tutaj wyłączyć generator 1 albo generator 2 tymi tutaj przyciskami. Widzimy, że generator 1 jest off. Możemy to mniej więcej też zasymulować usterką. Mamy też tu sterki z systemu elektrycznego i możemy dać, że engine na 1 gen jest uszkodzony. Podświetla nam się właśnie napis fault, czyli uszkodzenie prawidłowo. No i procedura ogólnie jest taka, że możemy teraz wcisnąć off, tak, i mamy wyłączony generator. No i teraz, jeżeli mam włączone APU, no to generator APU nam tutaj się podpina pod AC1. No i bardzo dobrze, tak? Jeżeli nam padnie tutaj jakiś generator, pierwszy czy drugi, warto włączyć APU i tutaj wtedy sobie wspomóc zasilanie jednych tutaj z magistral AC1 albo AC2. Ale co się stanie, jak ja wyłączę też APU generator? Mamy
Off. Zobaczmy teraz, że tutaj automat, czyli ten bus tie, który działa teraz w trybie auto, uznał, że trzeba zewrzeć styczniki tych dwóch układów elektrycznych. I w tej chwili Gen 2 zarówno generuje prąd dla AC2, jak i AC1. Dlatego, że nie ma nic innego, co mogłoby zasilić AC1, zostaje tylko Gen 2, więc tutaj bus tie zwarł stycznik i połączył te dwa układy. Ja mogę tutaj tym przyciskiem wyłączyć właśnie ten stycznik, do tego służy tutaj ten przycisk. On domyślnie działa w trybie auto i sam tutaj komputer decyduje, czy powinien ten stycznik być otwarty, czy zamknięty. W tej chwili jest właśnie zwarty i mamy połączenie. Ja to rozepnę i widzimy, że skoro nie ma zasilania w AC1, to wszystko się rozłączyło. Nie jest też zasilane AC Essential, a tym samym DC Essential, dlatego że nie działa nam AC1. Tutaj jak możemy też, tak jak widzieliśmy wcześniej, może jak tutaj włączę to z powrotem, to AC1 nam zasilało AC Essential. Tak, jeżeli to rozłączę, no to AC1 już nie zasila AC Essential. Ale mamy działające AC2. Tutaj jak zobaczymy sobie diagram, to widzimy, że tu mamy ten AC Essential Bus. To jest to. Tu domyślnie AC Bus 1 nam zasila AC Essential Bus. Ale też mamy tak możliwość włączenia, żeby AC2 zasilał nam Essential Bus i to się robi właśnie tym przyciskiem, tutaj jest podpisane AC Essential Feed, czyli co? Czyli jakby zasilanie AC Essential przez AC2. Jeżeli to sobie włączymy, podświetla nam się tutaj alternatywne właśnie zasilanie AC Essential. No i widzimy w tej chwili, że AC2 zasila AC Essential, a z kolei AC Essential zasila tutaj nowy element Essential TR, czyli transformator też tutaj kluczowy, który z kolei zasila DC Essential. No i w ten sposób przywróciliśmy sobie tą niefajną sytuację, bo jeżeli tu sobie to rozłączymy, no to nie działają nam te kluczowe magistrale, przez co no, jesteśmy w bardzo ciężkim, krytycznym stanie, jeżeli chodzi o zasilanie samolotu. Jeszcze możemy się tak właśnie poratować, że możemy zrobić to obejście, żeby AC2 zasilało AC Essential, a tym samym Essential TR zasilał DC Essential. Tu też widzimy przy takim niskim tutaj zasilaniu napis Galishet. To jest odcięcie kuchni pokładowej z prądu, czyli po prostu teraz w kuchni pokładowej nie ma prądu, jak i zapewne w kabinie, bo tutaj mamy też do tego przycisk Gali and Cab. W tej chwili to zawsze działa w trybie auto i automat uznał, że jest tutaj zbyt mało prądu, żeby tutaj podtrzymywać inne takie no, bardziej zbędne elementy, jak właśnie kuchnię pokładową czy oświetlenie kabiny pasażerskiej. Więc tutaj komputer uznał, że trzeba odciąć zasilanie od tych elementów. Jeżeli tutaj sobie przywrócimy jeszcze tutaj pastaj i teraz widzimy, że komputer uznał, że kuchnia może być zasilana, ponieważ APU zostało podłączone do układu AC1. I też tutaj możemy sobie ręcznie odciąć kuchnię i kabinę z zasilania. Tutaj klikając ten przycisk podświetla się OFF, co oznacza, że jest odcięte zasilanie i też nam się podświetla właśnie ten napis Gali Shed. No i jeszcze nie było nam zobaczenie tego emergency generatora. I tutaj zobaczmy sobie po lewej stronie mamy panel podpisany Emergency Electric Power, czyli awaryjne zasilanie elektryczne. Jeżeli damy Ctrl C, to zobaczymy, że tutaj te elementy na żółto są klikalne, ale do końca nie sprawdziłem wszystkiego, czy działa, nie byłem w stanie na razie. Ale tak, zobaczmy sobie po kolei, co tutaj mamy. Mamy właśnie Emergency Generator Test. To jest taki test układu tego Emergency Gen, czy on będzie działał. Jeżeli sobie przytrzymamy tutaj ten przycisk teraz, jak sobie teraz tutaj przytrzymuję, to widzimy w środkowej części, że jakby
Tak, jest to układ, który pokazuje, że mamy zasilanie z emergency, z tego generatora awaryjnego. I ten w środkowej części generator awaryjny zasila nam magistrale Essential AC, jak i Essential Tier. No i z kolei Essential Tier jest w stanie zasilać Essential DC. No i też widzimy, że została odrzucona zasilanie kuchni i kabiny. Jeżeli puszczę ten przycisk, to tutaj to znika. Tak, tutaj to emergency gen. Tak możemy zobaczyć, że jest włączony. No i czym jest ten emergency gen? To jest po prostu, to jest tu mam napisane RAT. To jest od Ram Air Turbine, czyli to jest taka dodatkowa turbina, która jest tak wysuwa się z dołu kadłuba. To możemy sobie tutaj ręcznie ją włączyć, ale ona normalnie załącza się automatycznie. Załączy się wtedy, muszą być spełnione pewne warunki. Pierwsze, musi nie działać nam AC1, jak i AC2. Oraz to, że musimy mieć odpowiednią prędkość samolotu, to jest bodajże 125 węzłów. Jeżeli z taką prędkością będziemy lecieli, to ten emergency gen, ta turbina nam się automatycznie wysunie i spowoduje to jakieś tam przynajmniej minimalne zasilanie prądem tutaj naszego samolotu. Ja to sobie włączę, zobaczmy sobie. Tak, tutaj z zewnętrznej kamery, o, widzimy już tą turbinę, ona się tutaj sobie się kręci. No w tej chwili ona nie wytwarza prądu, nie jest w stanie wytworzyć prądu, bo po prostu stoi w miejscu na ziemi i widzimy też, że emergency gen nie jest w żaden sposób podpięty do układu. Ale tak wygląda ta turbina i tutaj widać tyle, że tutaj twórcy tego samolotu oddali tą turbinę i też ją tutaj możemy zobaczyć. Kolejnym tutaj przyciskiem jest Gen 1 Line. To jest taki specjalny stycznik dla generatora pierwszego. Tutaj nie działa, ale generator tutaj, może od początku chodzi o to, że jak tutaj zostanie wykryty dym w kabinie, możemy tu sobie jeszcze podświetlę wszystkie przyciski, o jak tutaj podpisy wyglądają, to nam się tutaj podświetli napis właśnie smoke, czyli że tak, mamy dym. Wtedy musimy wykonać pewną procedurę, taką właśnie awaryjną na pojawienie się dymu. Wtedy zadaniem pilota jest wciśnięcie tego przycisku. Wtedy właśnie ten smog zostanie zgaszony i podświetli się napis OFF. Tak, i wciśnięcie tego przycisku spowoduje, że tak otworzy się stycznik dla linii Gen 1, co spowoduje, że ta linia z generatora pierwszego będzie zasilała tylko i wyłącznie wszystkie pompy paliwowe, natomiast Gen 2 będzie zasilało AC1 jak i AC2, obydwa. I dzięki czemu będzie można właśnie tą przeprowadzić procedurę na dym, gdzie właśnie odłączymy sobie AC od wszystkich magistral podczas procedury Avionic Smoke ICAM. Będziemy mogli przejść przez tą procedurę bez odłączania właśnie pomp paliwowych, bo tutaj zawrzemy stycznik, że Gen 1 będzie zasilał wszystkie pompy paliwowe. Ale tutaj raczej chyba nie odzwierciedla ten symulator, bo on chyba tutaj nie potrafi. No nie spotkałem się, żebyśmy tutaj mogli sobie ten dym wywołać. Kolejny tutaj to nie jest przycisk, to jest raczej tylko wyświetlacz taki, który nam pokazuje, że mamy awarię tej turbiny wysuwanej z kadłuba. No i jeżeli będziemy mieli tutaj tak podpisane na czerwono POR, to oznacza, że ta turbina jest uszkodzona i nie może nam generować prądu. Tu jeszcze nie wiem, czy mówiłem, chyba Bastajnę mówiłem, tak? Bastajna służy do tego, że możemy sobie odłączyć stycznik między tutaj dwoma tymi układami AC1 i AC2. W tej chwili jak wszystko jest włączone, to aha, ja tu mam awarię. Czyliśmy awarię. Wszystko jest włączone, to ten stycznik Bastaj Auto uznaje, że oba te układy mogą być rozdzielone. W tej chwili tak jest. Jak dam OFF, mogę sam stwierdzić, że chcę rozłączyć te układy. Tak, AC1 od AC2. To się nic nie zmienia, tak? Dlatego, że w tej chwili tak jest. Automat też uznał, że wystarczy, że trzeba utrzymywać OFF, bo Gen 1 pracuje, jak i Gen 2 pracuje, więc oba układy działają niezależnie. Dopiero jak będziemy mieli awarię tutaj i Gen 1 sobie wyłączymy i APU sobie wyłączymy, dopiero teraz automat uznaje, że trzeba tutaj zawrzeć stycznik i połączyć te
układy, my możemy sobie ręcznie to wyłączyć albo włączyć, też ręcznie sterować. Dobrze, tutaj możemy też to włączyć. I tu jeszcze nie omówiłem przycisków IDG. Mamy też przyciski na wyłączenie tego napędu, zintegrowanego napędu dla generatorów, zarówno pierwszego, jak i drugiego. Te przyciski pilot ma zabezpieczony, my ich tutaj niestety nie mamy zabezpieczonych. Możemy tu kliknąć bezpośrednio. One są zabezpieczone dlatego, że wciskając ten przycisk wyłączymy właśnie IDG, tym samym wyłączymy generator prądu do danego silnika. I pilot nie ma możliwości z kabiny przywrócenia tego napędu. To już musi zrobić na ziemi mechanik. Ja to sobie teraz wcisnę. No i widzimy, że tak, IDG1 jest disconnected. Został jakby rozłączony od wału napędowego i tym samym gen1 także nam nie generuje prądu. To na przykład teraz też widzimy, że bateria 1 jest ładowana. Tutaj mamy wyznaczenie tą strzałką. Jak była strzałka w drugą stronę i na bursztynowo, to by oznaczało, że bateria 1 jest rozładowywana i tak byłoby w drugą stronę. No i tak nam się tutaj prezentuje cały ten układ elektryczny w Airbusie. Tutaj można właśnie zauważyć, że to, co mamy tutaj na tym diagramie, jest przeniesione tutaj na ten panel górny. Widzimy ten układ cały pierwszy, układ cały drugi, od właśnie idąc od PDG, GEN, AC bus i DC bus, baterie i Essential AC bus, dlatego że możemy sobie zmienić tutaj zasilanie z AC2. Mamy ten stycznik, który potrafi zewrzeć oba układy. I do tego stycznika też są podłączone generatory APU, jak i generator zewnętrzny. Także to wszystko w tym odcinku. Będziemy kontynuowali w odcinku trzecim ciąg dalszy, tutaj uruchamianie samolotu. Ja tu sobie też zrestartuję ten symulator, ponieważ sobie wyciągnąłem tą turbinę i uszkodziłem sobie IDG1, więc będziemy tutaj kontynuowali sobie dalej w następnym odcinku. Także do usłyszenia, do następnego razu, cześć Wam!